Panie prezydencie, szanowni członkowie komitetu i wszyscy zebrani. Proszę państwa, ja reprezentuję taką organizację, która nie jest organizacją, jest inicjatywą ludzi, którzy zajmują się walką o to, aby w Polsce było trochę lepiej, czyli inicjatywę Odnowa. Z ramienia tej inicjatywy jestem radną Miasta Stołecznego Warszawy, co jest dla mnie powodem do bardzo wielkiej dumy. A dzisiaj chciałam państwu parę słów powiedzieć o tym, co przed nami. A przed nami jest olbrzymie wyzwanie, bo na pewno państwo, tak samo jak ja, wszyscy tutaj zebrani, zdajemy sobie sprawę z tego, że obecna partia rządząca nie może wygrać tych wyborów. Chodzi o to, proszę państwa, że jeżeli oni te wybory wygrają, jeżeli dostaną drugą kadencję, jeśli nie daj Boże dostaną większość konstytucyjną. Jeżeli dostaną większość konstytucyjną, to prawdopodobnie będą to już ostatnie wybory w Polsce, tak? W związku z tym musimy się zmobilizować wszyscy. Musimy przestać wytykać sobie wzajemnie błędy. Musimy przestać się sprzeczać i kłócić, dlatego że no, przysłowie mówi tak, że nie ma co róż żałować wtedy, kiedy płoną lasy, a lasy, proszę państwa, płoną. Tak? Jest ostatnia chwila na to, żeby tą sytuację zmienić. A problem jest też taki, że zauważcie państwo, że w sondażach partia rządząca ma bardzo przyzwoite poparcie niestety. Mało tego, 43% wskazuje tę partię jako swój wybór w wyborach po 4 latach rujnowania Polski. Po 4 latach realizowania obietnicy wyborczej, jaką była Polska w ruinie. Bo nas nikt nie zapytał. 43%. Skąd się te wyniki biorą? Mało tego, 75% ankietowanych nie wierzy, że partie opozycyjne obecnie, prodemokratyczne, mogą te wybory wygrać. Mało tego, 10 milionów ludzi w ogóle nie chodzi na wybory. I dlatego stoimy przed wyzwaniem takim, żeby po pierwsze tych ludzi zachęcić, żeby doprowadzić do tego, żeby PiS tych wyborów nie wygrał, bo druga kadencja to już będzie Węgierska Republika Ludowa. Znaczy nie, przepraszam, oni się nazywają Republika Węgierska. Zmienią konstytucję, zawłaszczą ostatnie wolne media, zostanie jeden wódz, jedna partia i jeden naród, a pan Kaczyński wygląda na to, że już jest tak zakonserwowany, że chyba będzie nieśmiertelny. Musimy, proszę państwa, działać. I to działać tak, jakby wszystko zależało od nas, bo prawda jest taka, że wszystko od nas zależy. Musimy zaangażować się w to, żeby zachęcać naszych sąsiadów, tych ludzi z tych 10 milionów, którzy nie chodzą na wybory, żeby zachęcić ich, wziąć ich pod pachę i na te wybory zaprowadzić. Dlatego, że mają poglądy podobne do nas najprawdopodobniej. Tylko, że uważają, że ich głos nic nie zmieni. I trzeba tym ludziom tłumaczyć, że każdy głos jest ważny, każdy głos ma znaczenie i każdy głos może coś zmienić. Tutaj przede mną zarówno Krzysztof, jak i Zosia mówili o tych banerach na płotach czy też wieszadłach. Tak? Proszę państwa, tak, zaoferujmy swoje balkony, zaoferujmy swoje parkany, zaoferujmy swoje siły do tego, żeby zachęcać po pierwsze do tego, żeby pójść na wybory, a po drugie, żeby głosować na konkretny i właściwy komitet wyborczy. Ten opozycyjny. I to, że te komitety wygląda na to, że będą 3, to nie szkodzi. To znaczy, że każdy znajdzie coś dla siebie, tak? Jeżeli ktoś nie do końca zgadza się z poglądami Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, to niech zagłosuje na blok lewicowy, tak? Ale niech zagłosuje i niech zagłosuje tak, jak należy. Proszę państwa, tak jak mówiłam, PiS nam obiecywał Polskę w ruinie, no i realizuje to bardzo dobrze, tak? Wystarczy wspomnieć o służbie zdrowia, wystarczy wspomnieć o deformie edukacji, gdzie masakra się dzieje na naszych oczach i jeszcze będzie się działa przez lat kilka. Inflacja, dodruk pieniędzy, kasa płynąca szerokim strumieniem do
Rydzyka do Telewizji Polskiej, zarżnięte sądownictwo, zarżnięte publiczne media. Wymieniać można by było bardzo długo. Zdaje się, że kontynuowała to Gazeta Wyborcza, czyli prowadził taką czarną listę dokonań, tak, PiS-u, bo naprawdę mówienie Prawo i Sprawiedliwość w takiej sytuacji o tej partii to jest jakieś nieporozumienie. Także proszę Państwa, to my obywatele tutaj zgromadzeni, tak zwani ulicznicy, tak, to jest takie nowe, bardzo uważam porządne znaczenie dla słowa, które kiedyś znaczyło co innego, to od nas bardzo dużo zależy, to my się powinniśmy wziąć do roboty, to my powinniśmy, jeszcze raz powtarzam, zaoferować, nie czekajcie proszę Państwa, aż komitet wyborczy przyjdzie do Was i Was poprosi, żebyście dali płot. Przynieście ten płot do komitetu wyborczego. Niech komitet wyborczy wie o tym, że może na waszym płocie powiesić baner. Niech komitet wyborczy wie o tym, że może liczyć na waszą pomoc w roznoszeniu ulotek albo w jakimkolwiek innym promowaniu wybranego kandydata, wtedy kiedy już będzie można prowadzić kampanię wyborczą. I proszę Państwa, jeszcze jedno, tutaj przestrzegajcie naprawdę tych wytycznych dotyczących prowadzenia kampanii wyborczej, żeby na te nasze komitety nie sprowadzić kłopotów. Bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze raz zachęcam do tego, żebyśmy wszyscy razem zrobili wszystko, żeby PiS nie wygrał już więcej wyborów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.